Dobrze, myślę, że już możemy tutaj przejść do właściwej części szkolenia. Jeżeli ktoś z Państwa nie wpisał się na listę obecności, to oczywiście dalej można to zrobić. Ja się jeszcze przedstawię, nazywam się Aurelia Witecka, pracuję w InStyling i dzisiaj poprowadzę dla Państwa szkolenie, które jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy już jakiś czas pracują z naszą platformą. Na dzisiejszym szkoleniu poznamy kilka dodatkowych funkcji, które nieco rozszerzają możliwości, które daje InStyling poza po prostu nauką słówek. Nauczyciele, którzy zatem dzisiaj uczestniczą w dzisiejszym szkoleniu, aby w pełni zrozumieć funkcje, o których będę dzisiaj mówić, powinni potrafić takie podstawowe rzeczy jak zakładanie klas, dodawanie uczniów czy też przydzielanie słówek. Na dzisiejszym szkoleniu będę chciała Państwu pokazać kilka dodatkowych funkcji, które znajdują się m.in. w klasach. I przejdę już sobie tutaj do jednej wybranej klasy. I chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować takie funkcje jak ćwiczenia, prace domowe, kartkówki oraz sprawdziany. Wspomnę jeszcze krótko o klasówkach, ale ze względu na to, że funkcja ta jest dosyć nowa i jest nieco bardziej rozbudowana, to poświęciliśmy niej oddzielne szkolenie, które odbywa się w nadchodzącym tygodniu. Oprócz tych funkcji na panelu klasy będę chciała Państwu pokazać również, w jaki sposób nauczyciele w InStyling mogą dodawać do systemu własne materiały. Jeżeli oczywiście będą mieli Państwo jakieś pytania, to zachęcam do tego, aby zostawiać je tutaj na czacie. Ja za jakiś czas postaram się tutaj wrócić i sprawdzić, czy mają Państwo jakieś wątpliwości. Dobrze, zatem już przechodząc tutaj do mojej klasy 8B, na początku pokażę Państwu, na czym polegają ćwiczenia w InStyling. W przeciwieństwie do słówek, to w tej zakładce ćwiczenia dotyczą one zagadnień gramatycznych. Klikam Zadaj ćwiczenie i do wyboru mamy ćwiczenia, które są już gotowe w systemie. Ćwiczenia, które możemy utworzyć samodzielnie, co pokażę Państwu pod koniec szkolenia, a także ćwiczenia, które zostały nam po prostu udostępnione przez innych nauczycieli. Zobaczmy sobie, jaką bazę ćwiczeń oferuje InStyling. Kiedy tutaj przejdziemy, możemy zobaczyć, że tych ćwiczeń jest naprawdę dużo. To są ćwiczenia z samego języka angielskiego. Ponieważ jestem tutaj w klasie z językiem angielskim, dodatkowo możemy tutaj wybrać poziom ćwiczenia. One są tutaj podzielone ze względu na poziom od A1 do C1. Dodatkowo możemy także wybrać typ ćwiczenia. Aktualnie w InStyling dostępne są 4 typy ćwiczeń. Jest to wypełnianie luk, łączenie fragmentów zdań, przekształcanie wyrazów oraz ćwiczenie jednokrotnego wyboru. Wszystkie te ćwiczenia mają tak naprawdę charakter zamknięty. Oznacza to, że dzięki temu nauczyciel nie musi sprawdzać po kolei każdego ćwiczenia u każdego ucznia w klasie, ponieważ InStyling automatycznie zbiera odpowiedzi, których udzielają uczniowie i na tej podstawie wystawia uczniowi ocenę. Oczywiście w razie czego nauczyciel ma dostęp do tego, jakich odpowiedzi udzielali uczniowie, jeżeli chciałby sam zobaczyć na przykład jakiego typu błędy popełniają jego uczniowie. Kliknę sobie przycisk Pokaż ćwiczenie przy tym pierwszym ćwiczeniu. I mogą Państwo zobaczyć właśnie jak to wygląda. To znaczy uczniowi pokaże się 5 pytań. Jest to zadanie z wypełnianiem luk, zatem zadaniem ucznia jest poprawne uzupełnienie tutaj tej przerwy. Oczywiście poprawne odpowiedzi mamy już podane dla nauczycieli, oczywiście one dla ucznia nie są widoczne. Czasami zdarza się tak, że do danej luki pasuje więcej niż jedna poprawna odpowiedź. W takim przypadku będą one tutaj wymienione po przecinku. Wtedy niezależnie od tego, jaką odpowiedź uczeń wpisze, zostanie ona zaakceptowana, jeżeli została ona tutaj
wcześniej uwzględniona. I jeżeli decyduję się na to, że chcę zadać to ćwiczenie w mojej klasie, klikam Zadaj ćwiczenie. Wybieram datę rozpoczęcia ćwiczenia, czyli od kiedy będzie ono aktywne u moich uczniów. I niech będzie to na przykład od jutra. I to ćwiczenie będzie aktywne w tej klasie przez tydzień. Do wyboru mam tydzień, 2 tygodnie lub też 3 tygodnie. I już Państwu mówię, na czym polega takie zadawanie ćwiczenia w klasie i dlaczego ono może być aktywne przez tak długo. Od jutra moi uczniowie będą widzieć w swojej klasie ćwiczenie Adjectives, Comparatives. To ćwiczenie będą mogli oni rozwiązywać codziennie przez tydzień. Uczniowie mogą podchodzić do każdego ćwiczenia raz dziennie. Każdorazowo po tym, jak uczeń rozwiąże dane ćwiczenie, Instalink pokaże mu odpowiedzi, natomiast pokaże on tylko i wyłącznie, w którym miejscu uczeń udzielił poprawnej, a w którym błędnej odpowiedzi. Jeżeli uczeń popełnił błąd w ćwiczeniu, Instalink zaznaczy to po prostu na czerwono. Nie poda uczniowi prawidłowej odpowiedzi ze względu na to, że kolejnego dnia uczeń może ponownie podejść do tego samego ćwiczenia i zastanowić się nad pytaniem, z którym poprzednio miał po prostu problem. Tak, jeszcze klikam tutaj Zadaj ćwiczenie. OK, zadaj. I to ćwiczenie jest już zaznaczone jako aktywne. Ono ukaże się w mojej klasie już jutro. Będzie ono aktywne do 23 marca i kiedy zakończy się ono, będę mogła sprawdzić jego odpowiedzi. Zatem przechodzę tutaj do jakiegoś ćwiczenia, które już się zakończyło i widzę tutaj, ile razy każdy z tych uczniów podszedł do danego ćwiczenia. Tutaj 4 uczniów podeszło raz do wykonywania danego ćwiczenia, 1 uczeń w ogóle nie podszedł do wykonywania testu. I widzę również, ilu poprawnych odpowiedzi udzielili uczniowie. Czasami zdarza się tak, że uczeń za pierwszym razem rozwiązuje to ćwiczenie w 100% poprawnie. Oczywiście w takim wypadku nie ma wymogu, aby po prostu uczeń włączał ćwiczenie po prostu kolejnego dnia i od nowa je rozwiązywał. Natomiast jeżeli uczeń popełni jakiś błąd, to oczywiście kolejnego dnia może ponownie podejść do tego samego ćwiczenia. I co jest ważne, do nauczyciela zostaje przesłane ostatnie podejście ucznia. Zatem jeżeli uczeń wykonywał podejście w poniedziałek, wtorek, środę, to do nauczyciela, niezależnie od poprzednich wyników, zostanie przesłane ostatnie podejście do danego ćwiczenia. Mogę również kliknąć tutaj i zobaczyć odpowiedzi uczniów. Z tego co pamiętam, to jest tutaj łączenie zdań, zatem widzę, że tutaj po prostu uczeń pomylił te dwie frazy. Mam również podpowiedź, kiedy dokładnie uczeń wykonywał to ostatnie podejście. Powracam do panelu klasy i następnie chciałabym Państwu nieco powiedzieć o pracach domowych. Jest to stosunkowo nowa funkcja w naszym systemie i polega ona na tym, że możemy uczniom zadać do napisania jakąś pracę domową, która może być po prostu dłuższą wypowiedzią pisemną albo odpowiedziami na jakieś pytania. I dodatkowo taką pracę domową możemy opatrzyć filmikiem z YouTube'a. Ma to taką zaletę, że wtedy uczniowie będą widzieli na jednej karcie, po prostu na otwartym Instalinku, będą widzieli zarówno polecenie, miniaturkę z filmikiem, a także pole do wpisywania swojej odpowiedzi. Dzięki temu uczniowie nie będą musieli bawić się w na przykład kopiowanie linków, przyklejanie ich do innej karty, ale również dzięki temu uczniowie będą mieli po prostu wszystko otwarte w jednym miejscu. Klikam Dodaj pracę domową i w tym przypadku muszę takiej pracy domowej nadać nazwę.
na przykład praca domowa i dzisiejsza data. Następnie zaznaczam termin końcowy oddania pracy domowej. I niech będzie to na przykład do końca niedzieli, do godziny 23:59. W tym miejscu muszę wpisać polecenie. Za to może to być po prostu jakiś dłuższy tekst. Możemy tutaj wkleić, na podstawie którego uczniowie powinny pisać na przykład swoje przemyślenia lub też odpowiedzieć na jakieś pytania. Ale możemy powiedzieć, możemy napisać po prostu. Write an essay about. I coś tam dalej sobie piszemy temat naszego wypracowania. Poniżej możemy wstawić właśnie opcjonalnie link do filmiku na YouTubie. I kiedy wszystko jest gotowe, klikamy zadaj. Ta praca domowa jest już w tym momencie widoczna dla moich uczniów i zakończy ona się w niedzielę o 23:59. Do tego czasu uczniowie mają tak naprawdę nieskończoną liczbę podejść do wypełnienia danej pracy domowej. Zatem jeżeli coś im się przypomni, to w każdej chwili mogą wejść na ich stalinka i dopisać jakąś odpowiedź. Tego 19 marca o godzinie 23:59 ta praca domowa zostanie automatycznie zapisana na koncie każdego ucznia i zostanie ona przesłana do nauczyciela. Uczniowie nie będą mieli już również wtedy możliwości, aby edytować daną pracę domową. Oczywiście, jeżeli któryś z uczniów zakończy wykonywanie tej pracy domowej wcześniej, może od razu przesłać ją do nauczyciela. Nauczyciel może ją również już wtedy ocenić, natomiast ocena oraz ewentualna notatka od nauczyciela będą widoczne dla ucznia dopiero po zakończeniu całej pracy domowej u wszystkich uczniów. Przejdę sobie tutaj do jakiejś pracy domowej, która już się zakończyła. Ona już akurat została przeze mnie oceniona, natomiast jeżeli widziałabym po raz pierwszy, że ten uczeń właśnie oddał tę pracę domową, będzie tutaj napisane uczeń oddał pracę, oceń. Coś w tym stylu. Jeżeli uczeń nie napisał w ogóle pracy domowej, będziemy otrzymywać taki komunikat, dwa, praca nie napisana. Przechodzę sobie tutaj do tej pracy domowej, ponieważ w razie czego mogę ją tutaj edytować. Widzimy u góry polecenie, a na dole odpowiedź, której uczeń udzielił. W razie czego możemy tutaj manewrować sobie nieco tym polem, jeżeli na przykład praca jest dłuższa. I taką pracę domową możemy ocenić na dwa sposoby. Możemy przede wszystkim wystawić tutaj ocenę liczbową od 2 do 6, ale myślę, co istotniejsze, możemy również tutaj napisać notatkę dla ucznia, czyli przekazać uczniowi pisemnie informacje zwrotne dotyczące jego oceny oraz udzielonych przez niego odpowiedzi. Te notatki dla ucznia będą oczywiście dla niego dostępne na jego panelu ucznia w tym samym polu co prace domowe. Dzień dobry, widzę, że tutaj w międzyczasie dołączyły nowe osoby do naszej transmisji. Zachęcam zatem do tego, aby uzupełnić swoje dane na liście obecności, ponieważ na jej podstawie będziemy do Państwa wysyłać w tym albo w przyszłym tygodniu kupony oraz certyfikaty. Dobrze, następnie przejdę tutaj do omówienia kartkówek oraz sprawdzianów oraz też na końcu pokrótce powiem o klasówkach. Tak z grubsza tłumacząc, kartkówki przeprowadzamy na podstawie słówek, a sprawdziany na podstawie ćwiczeń gramatycznych.
Klasówki są natomiast tą formą, która łączą w sobie zarówno słownictwo, jak i część gramatyczną. Wszystkie te formy troszeczkę się od siebie różnią, także zaprezentuję Państwu każdą po kolei. Zaczynając od kartkówek. Tak jak wspomniałam, kartkówki przeprowadzamy na podstawie słówek. Ze względu na to, że w kartkówkach raczej sprawdzamy to, jak uczniowie uczą się na bieżąco, niż jakiś taki większy materiał, ma ona tutaj pewne ograniczenia. Przede wszystkim kartkówki zadajemy ze słówek i te słówka, które chcemy dodać do kartkówki, musimy zaznaczyć tutaj na zielono poprzez przycisk zaznacz. Ja dodam tutaj 5 słówek. Natomiast takie słówka muszą być aktywne w klasie przynajmniej od 2 tygodni, aby można było je dodać do danej kartkówki. Ja mam tutaj słówka, które dodałam akurat dzisiaj i nie mogę tych słówek jeszcze dodać do kartkówki. Będę mogła to zrobić dopiero za 2 tygodnie. Dzieje się tak ze względu na to, że uczniowie, którzy pracują regularnie z Instali, to znaczy regularnie wykonują codzienne sesje słówek, będą otrzymywali te słówka w swoich sesjach. Oznacza to, że uczniowie, którzy po prostu systematycznie wykonują sesje, będą musieli poświęcić mniej czasu na przygotowanie się do takiej kartkówki, ze względu na to, że oni po prostu wszystkie te słówka i tak będą już znać. A przynajmniej powinni. 2 tygodnie to jest taki optymalny czas, kiedy te słówka, które dodajemy do klasy, nawet w jakiejś większej porcji, pojawią się u uczniów, którzy pracują regularnie z systemem. Maksymalnie do takiej kartkówki możemy dodać do 30 słówek. Klikam Zadaj e-kartkówkę. Natomiast w tym miejscu mogą również wygenerować kartkówkę do druku i wtedy też ona zostanie podzielona od razu na grupy. Klikam Zadaj e-kartkówkę i nadaję nazwę takiej kartkówce. Zaznaczam datę rozpoczęcia i na przykład niech będzie to w poniedziałek. Od razu tutaj też zaznaczę dokładną datę, aby mi się nie myliło z innymi kartkówkami, a także godzinę rozpoczęcia. I niech będzie na przykład o 9:30. Kartkówka taka będzie trwać 15 minut. To jest również maksymalny czas, na który możemy ustawić kartkówkę, czyli właśnie 15 minut. Możemy zatem zadać kartkówkę maksymalnie, która ma 30 słówek i przeznaczyć na nią 15 minut, czyli jest to 30 sekund na każde słówko. Jeżeli z jakiegoś powodu przeprowadzamy kartkówkę stacjonarnie, również możemy tutaj to zaznaczyć. Dzięki temu będziemy mogli po prostu wygenerować kartkówkę do druku, ale będziemy mieli odnotowane w InstaLink, żeby była przeprowadzona kartkówka z tych słówek. Na tym etapie możemy jeszcze modyfikować listę słówek, ale jeżeli jesteśmy już ich pewni, możemy zadać kartkówkę w klasie. I ta kartkówka została już zadana u moich uczniów. Jeszcze wytłumaczę Państwu właśnie, jak wyglądają kartkówki z perspektywy ucznia. Kartkówki będą wyglądać po prostu jak zwyczajna sesja słówek, jaką uczniowie wykonują codziennie. Nie będzie natomiast tego elementu, że uczniowie mogą rozwiązywać taką sesję do tego momentu, aż wpiszą wszystkie odpowiedzi poprawnie. Każde słówko pojawi się tylko raz i uczniowie mają tylko jedną szansę, aby je wpisać. Dodatkowo w tym czasie, kiedy jest aktywna kartkówka, czyli od 9:30 do 9:45, wszystkie pozostałe funkcje na InstaLinku zostają u uczniów zablokowane. Zatem uczniowie w tym czasie nie będą mogli wykonywać na przykład codziennych sesji słówek albo rozwiązywać ćwiczeń. Dostępna do wykonania będzie tylko i wyłącznie kartkówka.
O 9:45 taka kartkówka się zamknie i odpowiedzi z niej zostaną automatycznie przysłane do nauczyciela wraz z proponowanymi ocenami. Będzie to wyglądać mniej więcej w taki sposób. Gdyby któryś z uczniów rozwiązał kartkówkę, mielibyśmy tutaj podobny skrót do odpowiedzi ucznia, jak na przykład w przypadku ćwiczeń czy pracy domowych. Oczywiście, jeżeli uczeń wykona kartkówkę przed czasem, może od razu ją odesłać do nauczyciela. Kolejną funkcją są sprawdziany. Klikam dodaj sprawdzian. I tak naprawdę obie te formy, czyli i kartkówki, i sprawdziany, mają ze sobą dużo wspólnego. Tak samo tutaj uzupełniamy nazwę. Zaznaczamy, kiedy taki sprawdzian się odbędzie. U mnie to będzie 21 marca o godzinie 9:30 i taki sprawdzian potrwa 45 minut. I tu jest już pierwsza taka różnica w stosunku do kartkówek. W przypadku sprawdzianów nie mamy ograniczenia czasowego. Tak jak kartkówkę mogliśmy zadać tylko i wyłącznie na maksymalnie 15 minut, tutaj możemy ustawić sprawdzian, który trwa 30 minut, 45 minut, czy też nawet, nie wiem, 60 albo 90 minut, jeżeli mamy taką potrzebę. Następnie do takiego sprawdzianu dodajemy kolejne ćwiczenia. W tym miejscu możemy skorzystać zarówno z gotowych ćwiczeń, jak i ćwiczeń, które tworzymy samodzielnie albo są nam udostępniane przez innych nauczycieli. Ćwiczenie, które dodajemy do sprawdzianu, nie musi wcześniej być zadane w klasie. To znaczy możemy zaskoczyć naszych uczniów i dać im na sprawdzianie całkowicie nowe ćwiczenia, których nie przerabiali oni wcześniej. Ja dodam tutaj kilka przykładowych ćwiczeń, oczywiście dalej możemy je sobie tutaj podejrzeć. I tutaj również nie mamy już tego ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę ćwiczeń. Możemy dodać tyle ćwiczeń, ile uważamy za potrzebne. Ok, ja dodałam tutaj trzy przykładowe ćwiczenia i klikam zadaj. Taki sprawdzian został już tutaj zadany. I będzie to wyglądać u uczniów podobnie co w przypadku kartkówek. To znaczy, kiedy będzie ten sprawdzian aktywny przez 45 minut we wtorek, uczniowie będą mieli zablokowane pozostałe funkcje na instalingu i będą mogli tylko i wyłącznie rozwiązywać sprawdzian. Ćwiczenia będą pokazywać się uczniom w takiej kolejności, w jakiej dodaliśmy je do sprawdzianu. Natomiast uczniowie będą mogli na przykład powracać do ćwiczeń, które rozwiązywali w trakcie tego sprawdzianu. To znaczy, jeżeli na przykład są na ćwiczeniu drugim, mogą sobie w każdej chwili powrócić na przykład do ćwiczenia pierwszego i coś tam jeszcze poprawić. Tak, no i instalinka od razu po zakończeniu takiego sprawdzianu zbierze poprawne i też niepoprawne odpowiedzi, których udzielili uczniowie, poda nauczycielowi rezultat w procentach, a także sugerowaną ocenę. Nauczyciel będzie miał również tutaj podgląd do tego, jakich konkretnie odpowiedzi udzielali uczniowie.
Dobrze, wyjdę już tutaj z panelu klasy, ponieważ chciałabym trochę jeszcze opowiedzieć o tych klasówkach, które mamy dostępne w InstaLink. Ponieważ tak naprawdę, żeby utworzyć klasówkę, musimy znajdować się na panelu nauczyciela. W tym miejscu jest dostępny właśnie generator klasówek. Klasówkę możemy utworzyć na kilka sposobów, natomiast myślę, że ten najciekawszy to wygenerowanie klasówki na podstawie wybranego podręcznika. Tak jak Państwo wiedzą, w InstaLink są opracowane podręczniki pod kątem właśnie słówek oraz ćwiczeń przypisanych do konkretnych rozdziałów w podręcznikach. Na podstawie tego możemy wygenerować sprawdzian. Znaczy klasówka, która będzie składała się zarówno ze słownictwa i na przykład tutaj sobie zaznaczam, że wylosuję 10 słówek z podręcznika, który zaraz wybiorę oraz 5 ćwiczeń. Następnie wybieramy podręcznik, na podstawie którego chcemy wygenerować daną klasówkę. W ten sposób obecnie jest opracowanych około 70 podręczników dla języka angielskiego oraz niemieckiego. Natomiast mamy tutaj opracowane właśnie już te najpopularniejsze tytuły, jak właśnie na przykład English Class, czy też Brainy, a także jakieś właśnie repetytoria maturalne oraz ósmoklasisty. Ja wezmę tutaj, powiedzmy Brainy do klasy szóstej i zaznaczę, że chcę mieć to wygenerowane na podstawie 3 pierwszych unitów. Klikam tutaj rozdział i przechodzę dalej. I tutaj faktycznie InstaLink wygenerował mi dla tych rozdziałów 10 słówek oraz 5 ćwiczeń. I myślę, co jest istotne, taką klasówkę możemy wygenerować, żeby zadać ją za pomocą platformy InstaLink, tak jak właśnie kartkówki czy też sprawdziany, ale również możemy wygenerować taką klasówkę do druku z podziałem na grupy. Także ja tutaj taką klasówkę przykładową sobie wygenerowałam. Oczywiście w razie czego to tę listę słówek, czy też listę ćwiczeń, którą przesyła InstaLink dla danej klasówki, możemy w dowolny sposób edytować, jeżeli coś nam tam się nie podoba. Ale to już zostanie dokładnie umówione na szkoleniu z generatora klasówek. Przejdę jeszcze tutaj do tej klasy 8B, żeby pokazać Państwu, że taką klasówkę faktycznie można tutaj uczniom zadać. Mogę już tutaj sobie podejrzeć właśnie, co dokładnie znajdowało się w tej klasówce, ale jeżeli kliknę zadaj klasówkę, to mogę ją zadać praktycznie na tej samej podstawie co kartkówki i sprawdziany. I uczniowie również mogą właśnie taką klasówkę rozwiązać za pomocą platformy InstaLink. Wtedy uczniowie po zalogowaniu się również nie będą mieli dostępnych innych funkcji na InstaLinku oprócz tej klasówki. Będzie ona widoczna w taki sposób, że będzie to po prostu lista dostępnych do rozwiązania ćwiczeń w ramach danej klasówki. Uczniowie mogą podchodzić do nich w dowolnej kolejności. Tak, myślę, że to jest jeszcze warte zaznaczenia, że ta część ze słownictwem będzie po prostu oznaczona na tej liście jako po prostu jedno z ćwiczeń do wykonania. To znaczy jednym z tych ćwiczeń będzie rozwiązanie listy słówek.
Dobrze, teraz chciałabym Państwu pokazać również, w jaki sposób nauczyciele mogą dodawać własne materiały do systemu InstaLink. Nauczyciele mogą w taki sposób tworzyć listy słówek oraz ćwiczenia, ale również mogą wprowadzać nowe słówka do bazy. Takie własnoręcznie utworzone materiały są dostępne na użytek tylko i wyłącznie tego nauczyciela, o ile nie podzieli się on z innymi użytkownikami. Zaczynając od słówek, przechodzę sobie do zakładki menu słówek, a następnie w moje słówka i klikam dodaj słówko. Mamy tutaj również taką krótką instrukcję dotyczącą tego, jakie słówka możemy dodawać do InstaLink. I tutaj tak naprawdę wystarczy, że będziemy postępować zgodnie z instrukcją. To znaczy na początku wpisujemy słówko w języku obcym, a następnie wpisujemy jego tłumaczenie. Następnie, myślę, że akurat tutaj lepiej zacząć od tego ostatniego pola, czyli zdanie przykładowe, ponieważ wpisujemy tutaj po prostu zdanie przykładowe. A to słówko, które jest przez nas poszukiwane, zastępujemy znakiem hashtag. Formę, w jakiej słówko pojawiło się w zdaniu, wpisujemy pole wyżej. I możemy tutaj posłużyć się przykładem. Czyli chcemy dodać do InstaLinga słówko dog. Następnie wpisujemy to słówko w języku polskim. I zakładając, że nasze zdanie brzmi Jim has two dogs. To słówko dogs zastępujemy tutaj znakiem hashtag. To słówko wpisujemy natomiast powyżej. Możemy sobie od razu tutaj zobaczyć, czy takie słówko zostało tutaj prawidłowo dodane. Jeżeli wszystkie tutaj pola zostały w sposób poprawny uzupełnione, będziemy widzieli właśnie tutaj taką podpowiedź, w jaki sposób będzie się to wyświetlać uczniowi. Najczęstszy błąd, który popełniają nauczyciele, kiedy właśnie tworzą nowe słówka w systemie, to wpisywanie całego przykładowego zdania w tym polu forma słówka użyta w zdaniu przykładowym. Tutaj tę formę możemy sobie porównać na przykład do formy ukrytej, która jest widoczna dla nauczycieli, kiedy dodajemy po prostu słówko do klasy. I tak naprawdę wszystkie te pola możemy w jakiś sposób porównać do kolumn, które są widoczne podczas dodawania słówek uczniom, czyli właśnie słówko, tłumaczenie tego słówka, zdanie przykładowe oraz forma ukryta. Natomiast, aby utworzyć listę słówek, przechodzę do zakładki list słówek i w tym miejscu możemy stworzyć własnoręcznie jakąś listę słówek, ale mamy również tutaj podgląd do list słówek, które są już dostępne w systemie. Mogę tutaj wybrać powiedzmy dowolną listę słówek, nie wiem, powiedzmy teraz dla odmiany z niemieckiego i na przykład Compass-Team. Widzę tutaj wszystkie listy słówek właśnie do podręcznika, które zostały opracowane w tej serii. I mogę sobie podejrzeć, jakie w ogóle słówka zostały tutaj do niej dodane. Natomiast, aby utworzyć własną listę słówek, klikam Dodaj listę. Tak, i liście nadaję nazwę. I taką listę słówek możemy utworzyć na przykład do podręcznika, do którego nie ma obecnie opracowanych w systemie gotowych list słówek, ale również możemy na przykład utworzyć listę słówek z jakimiś wyjątkowymi słówkami, tak jak na przykład teraz zbliżają się święta wielkanocne i na przykład wiemy, że w większości klas będziemy przeprowadzać po prostu lekcję tematyczną. Wtedy możemy utworzyć taką listę słówek
żeby mieć ją pod ręką, no bo wiemy, że tutaj w każdej z tych klas uczniowie będą uczyć się raczej zbliżonego słownictwa i w każdej taką listę słówek możemy wykorzystać. Takie listy słówek będą również aktywne na Państwa kontach przez cały czas aktywności Państwa konta nauczycielskiego. Zatem jeżeli tworzymy, powiedzmy, listę słówek dla danego podręcznika, no to oczywiście możemy skorzystać z niej i w kolejnym roku. Jeżeli tworzymy listę na podstawie podręcznika, warto tutaj właśnie zaznaczyć, jaki to jest podręcznik oraz rozdział. I tak naprawdę słówka do listy słówek dodajemy na takiej samej zasadzie, co słówka do klas. I tutaj Państwu pokażę, że również możemy tutaj dodawać słówka, które własnoręcznie utworzyliśmy. Będą one dostępne w zakładce tutaj na samym dole, słówka dodane przez nauczycieli. Do takiej listy słówek możemy maksymalnie dodać do 50 słówek. Ja tutaj dodałam trzy przykładowe. Oczywiście w każdym momencie taką listę słówek możemy w dowolny sposób edytować poprzez dodawanie nowych słówek, czy też usuwanie słówek, które już się tutaj pojawiły poprzez przycisk wycofaj. Tym przyciskiem z boku możemy również zmieniać ustawienie słówek w danej liście. Mamy tutaj również przycisk udostępnianie i dzięki temu możemy taką listę słówek udostępnić innym nauczycielom. Po prostu kopiujemy tutaj link i jeżeli jakiś nauczyciel skorzysta z naszego linku, to taka lista słówek zostanie u niego zapisana w zakładce ulubionej listy słówek i będzie mógł on z nich korzystać także w swoich klasach. Widzę, że tutaj pojawiło się pytanie, czy w trakcie pisania sprawdzianu kartkówki uczeń może wchodzić na inne strony, na przykład, żeby sprawdzić słówko w słowniczku. InstaLink nie blokuje działania innych zakładek, natomiast nie ma możliwości, aby uczeń, i to też w przypadku codziennych sesji słówek, żeby uczeń kopiował i wklejał odpowiedź do InstaLinka. Zatem jeżeli uczeń ma tutaj ograniczony czas na wykonanie danej kartkówki, czy też sprawdzianu, no to trzeba ten czas poświęcić mimo wszystko na to, aby otworzyć kolejną zakładkę, wyszukać dane słówko, sprawdzić, czy na pewno jest to słówko, czy na przykład w jakimś innym znaczeniu, a następnie jeszcze tutaj wpisać je ręcznie do InstaLinga, ponieważ InstaLink nie pozwala na to, aby uczeń kopiował słówka oraz wklejał je w sesji, czy też właśnie w kartkówce, czy sprawdzianie. Dobrze, tak naprawdę to będą już wszystkie takie nieco bardziej zaawansowane funkcje, które oferuje InstaLink. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do tego, aby zostawić je teraz tutaj na czacie.
Czy uczeń może wracać do danego słówka? Tak, w przypadku kartkówek i powiedzmy klasówek, uczeń ma tutaj możliwość, aby wrócić do poprzednich odpowiedzi. Ponieważ jest tutaj zastosowany nieco inny algorytm niż w przypadku właśnie codziennych sesji słówek, gdzie te codzienne sesje słówek oparte są między innymi o spaced repetition, krzywą zapominania. I tutaj te słówka będą pojawiać się do momentu, kiedy uczeń wpisze ich wszystkich prawidłowo. Przypomnę jeszcze o tym, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, aby wpisać się na listę obecności. Ona jest dostępna na samym górze w komentarzu na Facebooku i na YouTubie. Jeżeli nie ma tutaj już dalszych pytań, myślę, że powoli już będziemy tutaj kończyć nasze szkolenie. Oczywiście, jeżeli ktoś Państwu się przypomni, to zachęcam do tego, aby napisać do nas na nasz adres e-mail instalink@instalink.pl. Dobrze, myślę, że będziemy już tutaj kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym szkoleniu. Mam nadzieję, że było ono dla Państwa przydatne oraz że wykorzystają Państwo niektóre z tych funkcji w swojej pracy. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym szkoleniu.